Chcę mówić dzisiaj o człowieku, który jest błogosławiony przez Boga. Chcę mówić, właściwie to jest takie wyrwane, bo tych błogosławieństw jest 8 i do różnego rodzaju ludzi, albo do tego, niektórzy widzą, że dotyczy to jednego człowieka, który jest na różnym etapie swojego rozwoju duchowego. A niektórzy mogą to odbierać, że to jest 8 błogosławieństw skierowanych do 8 różnych ludzi. Jakkolwiek, moi drodzy, nie teraz nad tym chcę się zastanawiać, ale chcę zastanowić się nad człowiekiem, który ma czyste serce. Pan Jezus w kazaniu na górze, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wierszu 8, napisał tak: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga będą oglądać. Moi drodzy, nie każdy będzie mógł oglądać Boga. Niektórzy będą chcieli nawet wejść do Bożego Królestwa, kiedy rozlegnie się głos, oto przychodzi, ale drzwi zostaną zamknięte i nie będzie już czasu na zmiany czegokolwiek w ich życiu. Oto Bóg wielokrotnie do nich mówił, wielokrotnie ich wzywał do upamiętania, do zmiany, ale oni uparcie odrzucali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I oto kiedy zabrzmi głos trąby, kiedy Jezus będzie nadchodził, drzwi zostaną zamknięte i nikt już przez nie nie wejdzie. Ale ci, którzy odpowiedzieli i ci, którzy wytrwali i ci, którzy trwali w Panu przez cały czas z Bogiem, oni będą oglądać Boga. Dlatego, że pozwolili, aby święta krew Jezusa Chrystusa obmyła, oczyściła i usprawiedliwiła ich przed obliczem Wszechmogącego Boga. Pan Jezus, kiedy mówił w tym kazaniu na górze, mówił do nas, mówił do tych, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem, że jesteśmy światłością świata i solą ziemi. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie mówi, że mamy stać się, ale mówi: wy jesteście światłością świata i solą ziemi. Dlaczego jesteśmy światłością świata? Dlatego, że kiedy Chrystus zamieszkuje w tobie i we mnie, to Jego światło staje się naszym światłem. To zaczynamy być podobnymi do Niego. To znaczy, że On, dlatego że On mieszka w nas, faktycznie dokonuje się totalna przemiana w naszym wnętrzu i to widać na zewnątrz. Nie wierzę w coś takiego, że ktoś mówi, że jest wierzącym człowiekiem, a tego nie widać na zewnątrz w jego życiu. Nie widać w jego zachowaniu, nie widać w jego mowie, nie widać w tym, jakie ma pragnienia, bo jeżeli naprawdę Duch Boży i Słowo Boże zaczyna w nas mieszkać, to masz wielkie pragnienie Boga, to pragniesz Bogu służyć, to pragniesz się Bogu podobać, to znaczy, że zmienia się twoja mowa, zmienia się absolutnie wszystko. Przedtem śmiałeś się ze słonych dowcipów, przedtem sam mówiłeś wulgarne słowa, ale w momencie, kiedy Chrystus zaczyna naprawdę mieszkać w nas, a my w Nim, zmienia się wszystko. Nasza mowa jest osolona. Mamy mowę, która jest czysta i święta i podobająca się Bogu. To jest dowód, że Chrystus w nas naprawdę zamieszkał i my Jemu oddaliśmy nasze życie. I oto Jezus mówi, że mamy świecić i mamy być tym smakiem Chrystusa. Bo kiedy jest mowa o soli, sól daje taki dobry smak. Ja lubię solone. Nie wiem jak wy, wiem, że to nie jest w modzie i nie jest dobre, bo sól i tak dalej. Ale dla mnie pokarm bez soli jest mdły. I dobrze, że w Bożym Królestwie sól jest ciągle ważna. W tej diecie Bożego Królestwa, że jesteśmy solą, że powinniśmy nadawać dobry smak tam, gdzie jesteśmy. I ludzie, którzy są przy nas, czy wokół nas, mają z nami relacje, powinni widzieć po naszych reakcjach, po naszym zachowaniu, że my mamy upodobanie w tym, co jest czyste, co jest święte, co podoba się Bogu. I czasami oni będą zaskoczeni, że nie śmiejemy się tam, gdzie oni się śmieją, że nie żartujemy tak, jak oni chcą żartować, że stronimy od rzeczy, które byśmy kiedyś robili, ale teraz już nie chcemy ich robić, bo jesteśmy solą
na tej ziemi. Chrystus jest w nas, a Chrystus nie mogę użyć jakby członków, albo sam jestem członkiem ciała Chrystusa i nie mogę pozwolić, żeby członki Chrystusowe, którym jestem, uczestniczyły w czymś, co jest niegodne mojego Pana. Tak więc Jezus mówi, są błogosławieni ci, którzy zachowują swoje serce w czystości. Kiedy człowiek po raz pierwszy przychodzi do Boga, po raz pierwszy przychodzi do Jezusa, bo chcę uczynić pewne rozróżnienie. Przychodząc do Boga, przychodzimy przez Jezusa Chrystusa. Nie mamy innej drogi otwartej do Boga Ojca, jak tylko przez Jezusa. I kiedy człowiek chce się pojednać z Bogiem, to przychodzi właśnie w imieniu i za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który przez Boga Ojca, mocą Jego autorytetu, został ustanowiony naszym jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a nami. Tak, dlatego też w tym zgromadzeniu i dlatego, kiedy człowiek się nawraca, mówi, ja nie tylko nawracam się do Boga, ale doświadczasz łaski zbawiennej, objawionej w osobie Chrystusa. Spotykasz się z Chrystusem, a przez Niego z Ojcem. Rozumiemy to? Wtedy mówimy w świadectwie, oto Bóg mi przebaczył, bo przebaczył mi w Chrystusie, albo Jezus Chrystus mnie przyjął i mi przebaczył, bo Bóg te sprawy i sprawę zbawienia oddał Chrystusowi. Dlatego Jezus powiedział, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie, mówi Jezus, nic nie możecie uczynić. Oto Jezus, jeśli jestem zbawiony, Ojciec mnie wszczepia w Niego, w Jego zmartwychwstałe życie i ja dzień po dniu, będąc wszczepiony w Niego, czerpię moc, nowe życie i moc do nowego życia, aby Bogu się podobać. Kochani, dlatego, żeby ta czystość serca była zachowana, ty i ja, każdy z nas, który nie tylko podjął decyzję, nie tylko szczerze się nawrócił i nie tylko teraz mówi, ja wiem, że Bóg przebaczył mi grzechy, ale dzień po dniu, aż do przyjścia Pana, ty i ja mamy budować tak bliską relację, żeby wiedział, że moje serce, moje wnętrze są gotowe na spotkanie z moim Zbawicielem, są czyste, że nie pozwoliłem się odprowadzić od tej bliskiej relacji, odłączyć od krzewu winnego, którym jest sam Jezus Chrystus. W pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, wierszu 2 jest napisane tak, lecz wiemy, że gdy się objawi, mowa jest o Chrystusie, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A więc teraz w naszym duchu, w naszym wnętrzu zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Każdy, który wzywał Jezusa i zaprosił Go do swojego serca, on wie, że Chrystus mu przebaczył, że Go przemienia i w duchu jesteśmy podobni do Niego. Ale kiedyś ten zewnętrzny wygląd, nowe uwielbione ciało będzie podobne do uwielbionego ciała Jezusa Chrystusa. Tam jest napisane także, że jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale Jan nie kończy zdania i mówi, i nimi jesteśmy. I nimi jesteśmy. Myślę, że to jest ważne dopełnienie tego, że jestem nazwany dzieckiem Bożym, ale nie tylko nazwany, ja nim faktycznie jestem. Amen. Jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli swoje życie oddałeś Chrystusowi, to jesteś Bożym dzieckiem i chciałbym, żebyś sobie sam powiedział tam, gdzie siedzisz, po cichu wyszeptał swoimi ustami, jestem Bożym dzieckiem i jesteś nim faktycznie. Słowo Boże nas o tym całkowicie zapewnia. Czyste serce oznacza czyste sumienie przed Bogiem. Słowo Boże czasami sumienie łączy z sercem i sumienie na pewno jest połączone z sercem, ale czasami zamiennie używa pojęcia serca i sumienia. Na przykład apostoł Jan w swoim pierwszym liście, jeśli nas serce nie oskarża. I my wiemy, że tam chodzi o sumienie, które ma każdy z nas. A więc jeśli serce mam czyste, to sumienie moje jest czyste przed Bogiem.
Jestem wolny przed Bogiem. Nie jestem oskarżony w moim sumieniu. Sumienie nie wyrzuca mi nic, kiedy kładę się spać, kiedy wstaję rano, kiedy jestem w ciągu dnia gdzieś tam z tyłu głowy, ciągle nie mam tego głosu sumienia. To było źle, co zrobiłeś. Musisz to zmienić. Musisz to naprawić. To jest nie tak. Oczywiście, że jako ludzie walczymy często z sumieniem i próbujemy go zagłuszyć, ale to nie jest dobry pomysł. Dobrym pomysłem jest posłuchać tego, co mówi Bóg do nas też przez nasze sumienie i pójść przed oblicze Pana, bo On jest większy niż nasze sumienie i krew Jezusa jest w stanie oczyścić nas od wszelkiego grzechu i nasze sumienie może zostać zaspokojone, zadowolone przed obliczem Wszechmogącego Boga. A więc człowiek, ty i ja, bo każde Boże dziecko i każdy ma, człowiek jest dzisiaj wezwany do społeczności z Bogiem i jest obietnica, ten, który ma czyste serce, ten, którego sumienie nie bombarduje dzień i noc, ten, który trwa pod osłoną oczyszczającą krwi Jezusa Chrystusa, będzie oglądał Boga. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. Wiecie, żaden z ludzi, gdyby Pan, Jego chwała, coś z tego, co jest niewidzialne, a wiemy, że On tutaj jest, zaczęło się manifestować, nie bylibyśmy w stanie znieść tej Bożej chwały, w jakiej On mieszka. Kiedy troszeczkę więcej chwały Bożej zostało objawione Saulowi z Tarsu, kiedy jechał do Damaszku, to wiecie, co się stało. Koń, że tak powiem, podniósł się do góry, on zrzucił go na dół i Saul leżał jak martwy. Ludzie słyszeli coś, że coś z nieba przemówiło, ale tylko Saul słyszał wyraźny głos Pana w swoim sercu. Tamci myśleli, zagrzmiało, ale Paweł wyraźnie słyszał głos Pana Jezusa. Szawle, Szawle, czemu ty mnie prześladujesz? I oto nagle ten, który nie wierzył w zmartwychwstałego Mesjasza Jezusa z Nazaretu, usłyszał jego głos, tego, który zmartwychwstał i żyje. I on do niego mówi, czemu ty mnie prześladujesz? Przecież on nienawidził tego imienia. On z powodu imienia Jezus zamykał chrześcijan, zmuszał do bluźnierstw i do Damaszku jechał, żeby kolejnych uwięzić. I oto Jezus objawił mu coś ze swojej wielkiej, potężnej chwały. I ten chojrak, ten człowiek, nie, źle go nazwałem, bo on myślał i on chciał służyć Bogu, tylko to było nierozumne. On nie rozumiał Boga. Kochani, często jest tak, że ludzie myślą, że Pan Bóg potrzebuje mieczy i armat, żeby obrodzić jego. Ale ilekroć człowiek chwytał za miecz, to miecz jest obosieczny. I później to, co jest w naszym wrogu, staje się obecne w naszym życiu. Złość, nienawiść, chęć mordu. To jest dziwne, ale Królestwo Boże rządzi się zupełnie innymi prawami. Tam nie jest powiedziane, oddawajcie mieczem za miecz mieczem. Z bronią atomową za broń atomową. Kiedy patrzę na pierwszy Kościół, to on miał jednego obrońcę, którym był sam Pan Jezus Chrystus. Jak oni się bronili? Tak naprawdę bronili się przez wiarę, przez zaufanie. I jak owce na rzeź szli na areny, byli mordowani w okrutny sposób. Na ich oczach były mordowane dzieci. Oni nie wyciągali mieczy, nie kontraktowali żadnych żołnierzy. Oni mieli całą ufność i nadzieję w swoim Bogu, w swoim Panu. I oto im więcej diabeł niszczył i zabijał i mordował, tym więcej ludzi nawracało się do Jezusa Chrystusa. Sam Pan stał w ich obronie. Nie w taki sposób, jak my często myślimy, ale Bóg dawał im ochronę. A więc jeśli serce jest czyste, to sumienie jest czyste. Jeżeli serce nas nie oskarża, czyli sumienie nas nie oskarża, Jan mówi, mamy w tym momencie odwagę stanąć przed Bogiem i o cokolwiek byśmy Go prosili, On nam to da. Kiedy sumienie mam nieczyste, nie mam odwagi iść przed oblicze Boga. Wiem, że muszę coś zrobić z tym, co jest nie w porządku w moim życiu. Nie mogę tak sobie stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, wysłuchaj mnie, bo wiem, że jestem nie w porządku. A więc muszę przyjść, muszę wyznać mój grzech,
muszę pokutować, jeśli trzeba, muszę coś naprawić, kogoś przeprosić, coś zmienić. Wtedy okazuje się, że rzeczywiście moje serce jest skruszone. A wtedy mogę doświadczyć Jego łaski, który powiedział, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas, usprawiedliwi nas i będziemy mogli znowu cieszyć się Jego obecnością. Druga bardzo ważna rzecz czystego serca to jest pokój Boży. Jeżeli masz czyste serce, masz czyste sumienie, ale też towarzyszy nam pokój Boży. Pokój z Bogiem mamy przez wiarę w Chrystusa, ale często tracimy Boży pokój dla naszego życia. Jesteśmy Bożymi dziećmi, ale jesteśmy targani niepokojem, dlatego że jest coś nie tak w naszym życiu. To może być grzech, to może być niewiara, to mogą być różne niewłaściwe zachowania, które pozbawiają nas Bożego pokoju. I to też sprawia, że nie mamy odwagi stawać przed Bogiem. W liście do Kolosan Paweł mówi, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Czyli niech działa, pozwólcie działać Bożemu pokojowi jak sędzi w waszym życiu. Jeżeli jest coś, co wprowadza w was niepokój, lęk, to idźmy przed oblicze Pana i sprawdźmy, czy to, co robię, to, co mówię, czy to, co zrobiłem, jest właściwe przed Bogiem, aby pokój Pana był naszym udziałem. Człowiek czystego serca ma pokój. Ten pokój Boży może nas prowadzić. Daje nam niesamowity komfort duchowy i psychiczny. Oto może być potężna burza, potężny sprzeciw przeciwko Tobie. Mogą ludzie próbować Cię zatrzymać, abyś w tym naśladowaniu Chrystusa. Mogą różnie atakować Ciebie i mnie. Różne nieprzyjemności w pracy, w domu, w szkole. Ale pokój Boży będzie wypełniał Twoje serce. Będzie dawał Ci tą siłę i tą świadomość, że Pan jest z Tobą i nie musisz się lękać ani bać. I przejdziesz przez to zwycięsko. I nie musisz się bać, czy wyzwisk, czy szyderstw, czy różnego rodzaju pogróżek, bo sam Pan będzie takim zapewnieniem, że jest z Tobą i nic nie może Ci się stać. Pan Jezus powiedział kiedyś, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Tych się nie bójcie. To nie jest takie groźne. Oni nic więcej nie mogą zrobić. A więc nawet jeżeli trzeba będzie oddać życie, przecież oddaliśmy go w momencie nawrócenia. W momencie nawrócenia ty i ja zdecydowaliśmy, aby Jezus był naszym Panem. Kto wstąpi na górę Pana, mówi Psalm 24. Kto wstąpi, kto ma czyste dłonie i niewinne serce, ten dostąpi błogosławieństwa Pana. Tak więc z punktu widzenia nas, ludzi, nikt z nas nie jest dość czysty i święty w oczach świętego Boga. Nikt. Nie ma ani jednego człowieka czystego, świętego i sprawiedliwego. Ale Twoją i moją sprawiedliwością stał się Jezus Chrystus. Jego krew nas oczyściła. On nas usprawiedliwił. A więc mamy ufność i nadzieję na przyszłość nie w sobie, ale mamy tą nadzieję i ufność w tym, który za nas oddał życie w Jezusie Chrystusie. On nas uczynił czystymi, świętymi i On nas wzywa, abyśmy pozostali takimi. Abyśmy trwali w Jego czystości i w Jego świętości. A jeśli jest potrzeba, abyśmy porzucili, wyznali nasz grzech i odebrali Boże oczyszczenie i przebaczenie. Dawid, jest napisane, że był mężem według Bożego serca. Tak jest, Bóg złożył o nim świadectwo. Mąż według Bożego serca. I zwróćcie uwagę, że ten mąż według Bożego serca miał nie najlepsze chwile w swoim życiu. Był moment, kiedy Dawid wołał w rozpaczy, w modlitwie. Może to trwało jakiś czas, dzień i noc. Nie odbieraj mi ducha Twego świętego. Nie pamiętaj mi moich grzechów. A to, co on uczynił, było straszne.
Ale Dawid uniżył się przed Bogiem, wiedział, że jeżeli, że może tylko liczyć na Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. I Bóg go oczyścił i Bóg mu przebaczył. Chociaż konsekwencje tego, co zrobił, ponosił do końca swojego życia, to nie utracił swojej społeczności z Bogiem, swojej relacji z Bogiem. A więc, kiedy coś dzieje się nie tak, najlepszą rzeczą jest biec w kierunku Boga. Biec do Niego, do tronu Jego łaski. Wiecie, jest taka tendencja, że jeżeli zrobimy coś nie tak, uciekamy od Boga. To jest taka reakcja od ogrodu Eden. Prawda? Skryli się przed Bogiem. Próbowali się wytłumaczyć przed Bogiem. Zamiast powiedzieć, zgrzeszyliśmy, to oni szukali wymówki dla siebie. Zwalali winę jeden na drugiego. Ale taki człowiek, który zwala winę na drugich, który nie uniży się, nie może być czystego serca. Ale jeżeli jest uniżenie, jeżeli jest skrucha, to wtedy będziemy mogli doświadczyć miłosierdzia od Boga. Salomon napisał, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Strzeż swojego wnętrza, swojego serca, tego centrum dowodzenia, które jest w tobie. I kiedy czytamy to przy powieściach, w 4 rozdziale przy powieściach Salomona, moi drodzy, to autor mówi wyraźnie, zanim ostrzega, zwraca uwagę, aby ci, którzy mają strzec swojego serca, aby zwrócili uwagę na Słowo Boże. To, co starałem się na początku też powiedzieć, aby nasze serce mogło być wypełnione Bożą prawdą, Bożym Słowem. I to dotyczy nas wszystkich. W czasie wakacji, w czasie niewakacji, wszystkich, zawsze. Synu mój, 4 rozdział przypowieści Salomona, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. A więc jeżeli mam strzec swojego serca, to przede wszystkim ty i ja musimy zwrócić uwagę na Słowo Boga. Muszę mieć z tym Słowem społeczność, relacje. Słuchajcie, zachęcam was, a szczególnie naszych katechumenów, zachęcam was, uczcie się na pamięć Bożego Słowa. Choćby jednego zdania, choćby dwóch, jakichś sentencji. Niech Słowo Pana mieszka w nas. Zwróć uwagę, mój synu, na moje słowa. Weź, niech ono jest tam w tobie. A żeby Słowo mogło pozostać w nas, to ja muszę mu poświęcić uwagę, moje myśli. Słuchajcie, ile czasu poświęcamy na surfowanie w komórkach czy na komputerze, oglądanie stron tego, tamtego, siamtego. Ile czasu nam mija? Zapełniamy nasz umysł różnymi wiadomościami, potrzebnymi i niepotrzebnymi. A Bóg mówi, a ja bym chciał, żebyś też znalazł, albo przede wszystkim, żebyś znalazł czas i surfował po mojej Biblii, po moim Słowie. Abyś zobaczył, co ja mam dla ciebie, jak bardzo chcę cię błogosławić, jaką rozkoszą, jakim błogosławieństwem jest moje Słowo, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy będzie zważał na przykazania Twoje. Psalm 119. Jak zachowa, kiedy będzie zwracał uwagę na Słowo Pana? A więc błogosławieni ci, którzy są czystego serca. Jak mogą je zachować? Kiedy oczyszczamy poprzez uniżenie, poprzez wyznanie naszych grzechów, oczyszczamy nasze serca przez Jego świętą krew. Bądź i napełniaj swoje serce Jego świętym Słowem. To Słowo daje mądrość. To Słowo daje odwagę. To Słowo daje poznanie. Jest światłością dla Twoich i moich nóg. Nie muszę chodzić w ciemności,
pytać ludzi o drogę, ale sam Pan pokazuje mi drogę. Jego święte słowo będzie pokazywać nam drogę. A więc on mówi, zwróć uwagę, synu mój, córko moja, na moje słowa, aby serce twoje było czyste. Trzymaj się go. Trzymaj się go jak największego skarbu. Jak kotwicy pewnej, która daje nadzieję i zachować się podczas sztormu. Ale tutaj dalej jest, on mówi tak, oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swoją nogę od złego. Kochani, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wielka jest presja środowiska. Sąsiadów, no my dorośli już troszeczkę jesteśmy uodpornieni. Ale młodzi ludzie, oni ciągle szukają akceptacji. Wiecie, czasami to gdzieś tam się w głowie młodych ludzi myli i zaczynają szukać akceptacji tam, gdzie nie powinni jej szukać. U grupy czy w grupach młodych ludzi, którzy nie są żadnym wzorem, żadną zachętą, a będą ich ciągnąć w dół do samego zła i do potępienia. Jestem zaskoczony, jak często słyszę, czytamy i słyszymy w wiadomościach, młodzi ludzie idą za swoimi rówieśnikami, chcą im zaimponować, nie wiem czym, czymś, co jest brudne, co jest grzeszne, czego tak naprawdę w życiu będą żałować i co ich zniszczy, ale oni to zrobią, żeby być zaakceptowanymi. A Bóg mówi, nie szukaj tego, ale odwróć się od tych wszelkich złych rzeczy, szukaj mojej akceptacji. Mojego uznania w moich oczach. Bądź czysty, bo ten, który jest czysty, który chroni i strzeże swojego serca, chroni swoich dróg, swojego języka od złych rzeczy, ten będzie Boga oglądał. Będzie oglądał Boga. Wiecie, Pismo nie mówi nam jakby wszystkiego do końca. Są tajemnice. Sobie się zastanawiam, jak będziemy Boga oglądać. Nie wiem. Szczerze powiem, nie wiem. Ale jednego jest pewne, że będziesz wiedział, że jesteś w Jego świętej obecności. Że się rozkoszujesz Jego obecnością. Że to jest tak wspaniałe, Jego obecność, że po prostu powiesz, to przerasta wszystko inne. Dlatego jest napisane, czego oko nie widziało. Czego ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, którzy Go miłują. A więc weź słowo, a z drugiej strony wszelkie kłamstwo, wszelki fałsz, wszelką przewrotność w mowie. Bądź szczerym człowiekiem. Nie chwal, jeżeli nie masz ochoty chwalić. Nie bądź pochlebcą, doceniaj innych, a jeżeli czegoś coś nie jest prawdą, po prostu zostaw, nie mów. Aby nie było fałszu, nie było przewrotności. I zwracaj uwagę na drogi, którymi postępujesz. Trzymaj się Bożych dróg, Bożego Słowa, nie idź do tego, co złe. Moi drodzy, serce jest takim skarbcem, którym gromadzimy dobre i złe rzeczy. To z serca ludzkiego pochodzą... Co pochodzi z serca ludzkiego? Złe myśli, co jeszcze? Cudzołóstwo, co jeszcze? Kłamstwo, pożądliwość, prawda? Z serca to jest to, o czym mówi Jezus, to jest to, co kala, co brudzi człowieka. Wiemy, kiedy oddaliśmy nasze życie Bogu, On dał nam nowe serce. Abyśmy mieli upodobanie w Bogu i w Bożym, w tym, co należy do Boga. Psalmista mówi, w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Zobaczcie, jedną z pierwszych rzeczy podczas głoszenia słowa, kiedy ludzie słuchają Bożego Słowa, kiedy jesteśmy na ulicy, kiedy świadczymy komuś, jedną z pierwszych rzeczy, którą robi przeciwnik, szatan, diabeł, ta duchowa istota niewidzialna, ale nie jest Bogiem.
On się uważa za Boga, ale nie jest Bogiem. On robi wszystko, żeby ludzie nie rozpoznali Boga, kim Bóg jest. Jak bardzo Bóg umiłował człowieka. Co on robi, kiedy ziarno jest zasiane, a ci posiani na drodze? To ci, którzy słuchają, ale zaraz przychodzi zły. I co robi? Porywa to ziarno, to słowo z ich serca. Z ich serca. Oto Bóg dał kogoś, kto dzielił się Ewangelią, kto dał świadectwo i to ziarno padło tam na serce, ale ten człowiek nie zwracał uwagi na Boże Słowo, nie docenił tego i pozwolił, że zły zaraz przyszedł i to zabrał, aby już dłużej się nad tym nie zastanawiał, aby zapomniał. Przychodzi zły, ale człowiek, który chce zachować czyste serce, pozwala i zachowuje w sercu, w głębi swojej istoty, zachowuje Boże Słowo. Kończąc, chcę powiedzieć o człowieku i szczególnie jednym, chociaż wymienię jeszcze może jedną, dwie osoby więcej. Chcę powiedzieć o człowieku, który kapitalnie jako młody człowiek rozpoczynał swoją społeczność z Bogiem. W księdze drugiej Kronik, w pierwszym rozdziale, od 1 do 13 wiersza jest napisane, że ten młody człowiek został królem, królem Izraela. Ten młody człowiek, jego serce było tak pragnące Boga. Jego serce było szukającym Boga. Jemu zależało, żeby teraz Bóg, który go wyniósł i posadził go na tronie Izraela, aby ten Bóg dał mu mądrość, aby ten Bóg pomógł mu prowadzić ten naród Boży w sposób właściwy. Wiecie, poszedł, pojechał z całą swoją świtą do Gibeonu, gdzie był namiot przymierza, gdzie był ołtarz, na którym złożył mnóstwo ofiar i zaczął się modlić: Boże, jestem młody, moje serce należy do Ciebie. Ja chcę Ci służyć całym moim życiem. Boże, daj mi mądrość. To oto jedno Cię proszę, daj mi mądrość, abym mądrze prowadził Twój lud. Zauważyłem tutaj serce szukające Boga. Zauważyłem tutaj człowieka o otwartym i szczerym pragnieniu Boga w jego sercu i Bożego Słowa. Człowieka, który czcił Boga ponad wszystko. Człowieka, który był oddany i posłuszny Bogu. Takim było jego serce. I pojechał do Gibeonu, złożył ofiary i czekał i we śnie ukazał mu się Pan. Wiecie, dwukrotnie ten król, a wiecie, że mówię o Salomonie, dwukrotnie ten król doświadczył szczególnego objawienia się Boga w jego życiu. Szczególnej manifestacji, jak Saul, który jechał do Tarsu. Jak Paweł później, kiedy Pan do niego przemówił w Koryncie, o czym słyszeliśmy. Oto on, Pan do niego wyraźnie przemówił dlatego, że nie prosiłeś o bogactwo, nie prosiłeś o inne rzeczy, o długie życie. Oto ja Ci daję mądrość, ale daję Ci do tego jeszcze bogactwo i długie życie. Ale jednego pilnuj, trzymaj się mojego słowa. Błogosławiony ten, który jest czystego serca. Nie który był czystego serca, ale ten, który jest czystego serca. Ten, który chodzi z Bogiem, ten, który trwa przy Panu, ten będzie błogosławiony. Który nie straci Boga po drodze, nie zejdzie z Bożej drogi po drodze. Wspaniały, wspaniały początek. I oto Pan go pobłogosławił. Ale jedno możemy zauważyć, że Salomon nie pilnował swojego serca. Na początku było super, na początku było wspaniale. Salomon tak w tej modlitwie mówi: Ty mnie uczyniłeś królem. To nie jest ze mnie, Boże, to nie jest tak, że ja zapragnąłem. To Ty sam, Panie, postanowiłeś i sprawiłeś, że jestem królem. Wiecie, jak to przeczytałem, to tak jakby mnie zdumiałem się nad tym, co Bóg uczynił z Tobą i ze mną.
czy nie jesteś uczyniony królem? Powiem to w sensie takim, jak mówi Boże Słowo w liczbie mnogiej, jesteśmy królewskim kapłaństwem. Jesteśmy dziećmi, synami, córkami Bożymi. Jesteśmy dziedzicami Boga i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Ty mnie, Panie, uczyniłeś. Do Ciebie należę, do Ciebie przylgnęło moje serce. Oto oddałem Ci moje życie. I Twoją i moją troską powinno być dzień po dniu, Panie, abym był zawsze blisko Ciebie. Abym trwał przy Tobie. Abym trwał w tym, który jest tym krzewem winnym, abym trwał przy Tobie. Za drugim razem, w 7 rozdziale, kiedy świątynia jest wybudowana, Salomon ma ten przywilej od Boga, że tą świątynię zbudował, kiedy modli się, Panie, niech ta świątynia znajdzie upodobanie. Ogień spadł z nieba na jego modlitwę. Kapłani, chwała Boża zstąpiła i wtedy Pan drugi raz ukazał mu się w nocnym widzeniu. Drugi raz. Jakby potwierdził to. A gdy Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski, gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić świątyni pańskiej i w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi. Wspaniałe przeżycia, wspaniałe doświadczenie Boga. Ale możemy zauważyć, że z biegiem czasu serce Salomona stygnie. Krok po kroku oddala się. Pierwszą nierozsądną, złą, niedobrą rzeczą, którą zrobił, może ze względów politycznych, nie wiem komu chciał zaimponować, bo na pewno nie Bogu, wziął sobie za żonę córkę Faraona. A Bóg w zakonie powiedział, nie będziesz sobie brał za żonę żadnej poganki, bo one odwrócą ciebie od służenia żywemu Bogu. Czytamy tak, nakłonią bowiem na pewno serca wasze do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością, a te kobiety omamiły jego serce. Gdy się zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga, jego Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak jego ojciec Dawid. Kochani, dla nas wielkie ostrzeżenie. Nawet wielkie doświadczenia Boga, wielkie manifestacje Boga w naszym życiu. Jeżeli ty i ja nie pilnujemy swojego życia na co dzień, swojego serca, krok po kroku, krok po kroku. To jest taki proces, on na początku jest bardzo niezauważalny i powolny. Jeżeli pozwolimy, w pewnym momencie obudzimy się, że już nasze serce jest bardzo daleko od Boga. Trzeba wrócić, trzeba wrócić. Dlatego Pan mówi do nas dzisiaj. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Strzeż tego źródła twojej istoty, miejsca decyzji, miejsca działania człowieka. Tam w sercu podejmujemy decyzje. Wiecie, serce u nas dzisiaj w cywilizacji zachodniej kojarzone jest z emocjami, uczuciami. Ale w języku Biblii serce to jest centrum woli i decyzji. Gdzie indziej umiejscowione były uczucia. Nie działamy w oparciu o emocje, ale w oparciu o nasze decyzje i o naszą wolę. A więc, kiedy Pan mówi, strzeż swojego serca, kiedy Pan mówi, strzeżmy naszych serc, to pamiętajmy, nie skłaniajmy na nowo się do rzeczy, które Bogu się nie podobają. Nie pozwólmy bezbożnym, niegodziwym, nieposłusznym Bogu myślom zadamawiać się w naszym umyśle. Dlatego mamy oręż, aby wszelką pychę, wszelką złą myśl podbijać pod posłuszeństwo Chrystusowi. One się będą pojawiać, diabeł będzie nas atakował i tego jesteśmy świadomi, ale mamy oręż, mamy Jego Słowo, prawdę, aby te myśli niewłaściwe unicestwiać. Wyrzucać, aby naszą
czasami rodzącą się tam gdzieś w głębi nas zarozumiałość i pychę, poddać pod posłuszeństwo Chrystusowi, aby zachować też nasze czyste serce. Bądźmy zafascynowani Jego bliskością, Jego obecnością. Baczcie, bracia, dodam i siostry, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Jeżeli Duch Boży, Słowo Boże dotyka ciebie, jesteś poruszony w swoim sercu i wyraźnie widzisz, że Bóg mówi do ciebie, przyjdź do mnie, zostaw to, oddaj mi swoje życie. A ty mówisz, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Zatwardzasz serce. Znieczulasz się na głos Ducha Świętego. I to jest bardzo niebezpieczne. Ale kiedy Duch Boży, kiedy Słowo Boże mówi do ciebie, otwórz swoje serce i zawołaj do Boga i poproś Go, aby On był z tobą, aby cię prowadził. Powiedz tak, ja chcę umiłować Jego Słowo. Chcę być wypełniony Jego Słowem. Chcę być i trwać, aby pozostawać tą solą i tą światłością w tym świecie. Potrzebujemy Jego łaski. Ale ta łaska już jest nam dana. Ona już jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy trwać w tej łasce, trwać w Bożym Słowie, trwać jak żołnierz, który pilnuje tego, kim jest i nie pozwoli się z tego miejsca Bożego błogosławieństwa, łaski usunąć. Niech nas Bóg błogosławi. Abyśmy oglądali Pana, bracia i siostry. Abyśmy, kiedy zabrzmi głos trąby, Jezus przyjdzie. Abyśmy nie musieli się ukrywać ze strachu, bo wiemy, że nie, coś jest nie tak. Ale abyśmy mogli pobiec na spotkanie z naszym Zbawicielem, aby oddać Mu chwałę. A On jest wierny, a On ma moc. I On obiecał, że jeżeli my w tym będziemy trwać, On ma moc zachować nas bez zmazy i skazy na dzień swojego przyjścia. Amen.